Dwie trzecie obecnego terytorium Holandii znajdzie się pod wodą. Witajcie w 13 odcinku ilustrowanego kanału Codziennego Kanału, na którym prezentujemy najciekawsze newsy z przedwieku. Dziś sprawdzamy, o czym czytali Polacy 29 kwietnia 39, a więc dokładnie 83 lata temu. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że ludność Polski na 1 stycznia 1939 przekroczyła 35 milionów osób. Czy Hitler szuka porozumienia z Watykanem? Trybuna donosi, iż oczekuje się, że Hitler złoży znamienne oświadczenie w sprawie stosunków Rzeszy z Watykanem, które od czasu odbioru Piusa XII uległy wyraźnej poprawie. Ze strony Niemiec przyjęto z wielkim zadowoleniem współudział Kościoła Katolickiego w obchodzie urodzin kanclerza Hitlera i nadejście życzeń urodzinowych, które Stolica Apostolska zechciała złożyć kanclerzowi Hitlerowi. W kołach watykańskich oświadczają jednak, że realizacja gorącego życzenia Ojca Świętego, by stosunki z Niemcami były jak najlepsze, zależy jedynie od sposobu, w jaki rząd Rzeszy odnosić się będzie do zobowiązań przyjętych w konkordacie z 34. Holandia chroni się za murem wodnym. Spiętrzone fale z otwartych śluz zatopią na jeźdźce. Niemieckie czołgi mogłyby ciągnąć pod Amsterdam tylko na łódkach. Od dwóch tygodni oddziały saperów zamieniają Holandię w jeden wielki obóz warowny który na pierwszy sygnał zostanie otoczony ze wszystkich stron wodą. Setki mostów za naciśnięciem kilku guzików połączonych z prądem elektrycznym wyleci w chwili inwazji nieprzyjaciela w powietrze, a jednocześnie otworzą się śluzy, pozwalając wodzie zalać pola uprawne, które w ciągu wieków człowiek wydarł morzu. Chłopi holenderscy posiadają przygotowane zapasy żywności, by przetrzymać oblężenie wodne przez czas dłuższy i w chwili obecnej wiedzą już, do jakiego poziomu podejdzie u nich woda. Nie trzeba dodawać, że w Holandii nie ma chłopa, który by nie posiadał łódek do komunikacji po kanałach. W sumie można liczyć, iż dwie trzecie obecnego terytorium Holandii znajdzie się pod wodą. Niemcy całą swą zmotoryzowaną armię będą musieli zostawić, gdyż do Amsterdamu będzie możliwy jedynie dojazd łódką. A teraz czas na retro reklamę. Przodująca marka świata, Martini. Orzeźwia i pobudza apetyt. Oryginalny produkt włoski. Żądać wszędzie. Jeśli zaciekawił Was ten odcinek, subskrybujcie nas, klikajcie w dzwonek, żeby być na bieżąco i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19.00. Pozdrawiam.